Nowe nazwiska na listach wyborczych SLD i od razu konflikt. Dekalog normalności PSL. Mistrzyni olimpijska poprowadziła zajęcia na płockiej Podolance. Spotkanie z Moniką Jaruzelską było okazją do zaprezentowania pierwszych nazwisk, jakie już wkrótce pojawią się na listach wyborczych do Rady Miasta. Z list SLD Lewica Razem zdecydowali się wystartować Krzysztof Blinkiewicz, prowadzi kawiarnio-księgarnię Czerwony Atrament, a także Radosław Lewandowski, znany płocki pisarz. To jest pierwszy sygnał, że SLD jest gotowy do wyborów samorządowych i niespodzianki będą się wciąż pojawiać, zapowiedziała Litosława Koper, szefowa płockiego SLD. Radosław Lewandowski, odpowiadając na pytanie o powody startu w wyborach samorządowych, sparafrazował fragment wiersza jeńca obozu w Dachau podczas II wojny światowej. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po polityków, nie protestowałem. Nie byłem przecież politykiem. Kiedy przyszli po przedsiębiorców, nie protestowałem. Nie byłem przecież przedsiębiorcą. Kiedy przyszli po sędziów, nie protestowałem. Nie byłem przecież sędzią. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było. Większość się znamy z albo z Czerwonego Atramentu, albo wcześniej też z pracy mojej w polskich mediach, albo z pracy na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Uhuru Culture, czyli no jak pewnie Państwo wiecie, już od wielu, wielu lat staram się jednak coś kompulsywnie w Polsku robić. Coś takiego więcej niż po prostu może nawet bym o siebie wymagał. No i w pewien sposób jest to chyba naturalny kolej rzeczy, że gdzieś pojawił się pomysł o starcie wyborach, o tym, że wybory byłyby może nawet jakimś takim dobrym momentem dla mnie jako też politologa z wykształcenia, na sprawdzenie tego, czy jeszcze ze studiów coś pamiętam. No, mamy masę pomysłów, nie wszystko się udaje. Wiele rzeczy próbowaliśmy też zmieniać, wprowadzać w ramach partii Razem, ale to, co możemy razem w Płocku robić, to i tak robimy. I po prostu gdzieś to jest takie usankcjonowanie tego, co mogło być, co może być. No i mam nadzieję, będzie. Kilka godzin po tym spotkaniu partia Razem przysłała oświadczenie, w którym czytamy: ogłoszona przez Krzysztofa Blinkiewicza decyzja o starcie w wyborach do Rady Miasta z listy KWSLD Lewica Razem nie została podjęta przez koło płockie ani przez okręg warszawski. Nie uzyskała też wymaganej zgody Rady Krajowej. Jest niezgodna ze statutem partii, który wyklucza start członków z list konkurencyjnych komitetów. Oczekujemy od Krzysztofa Blinkiewicza zawieszenia członkostwa w Razem do czasu pełnego wyjaśnienia tej sprawy. W związku z zaistniałą sytuacją nie widzimy możliwości rozmowy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w sprawie wspólnego startu w Płocku. W odpowiedzi na to oświadczenie Krzysztof Blinkiewicz zawiesił swoje członkostwo, a w oświadczeniu do mediów napisał: jako członek partii Razem dostosowałem się do dotychczasowych ustaleń czynionych w ramach działań koła płockiego oraz okręgu warszawskiego, a także wynikających z ustaleń partii z przedstawicielami innych ugrupowań. Przed ogłoszeniem mojego zamiaru startu w wyborach samorządowych z list SLD Lewica Razem zgłosiłem do członka zarządu okręgu mozawieckiego Mateusza Dobrowolskiego wątpliwość, czy taki krok nie będzie stał w sprzeczności z zapisem statutu partii. Jednocześnie zgłosiłem gotowość rezygnacji z członkostwa. Otrzymałem zapewnienie, że tego rodzaju deklaracja wyborcza nie będzie stała w sprzeczności ze statutem ani nie będzie wymagała otrzymywania pisemnych zgód. Chociaż nie wiemy, kiedy odbędą się wybory, to walka o głosy już się rozpoczęła. Ludowcy stawiają na społeczników i oni znajdą się na listach poza członkami PSL. W wyborach samorządowych komitet ma nosić nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Społeczne. Na spotkaniu w kinie Przedwiośnie z dziennikarzami przedstawiono osoby, które tworzą Porozumienie Społeczne. To w zdecydowanej większości radni osiedlowi, prezesi miejskich spółek, społecznicy. Dlaczego PSL do wyborów idzie z Porozumieniem Społecznym? Te dwie największe partie polityczne ze sobą konkurują. No a my uważamy, że samorządy generalnie to powinny się zajmować tymi sprawami codziennymi. I tu jest miejsce dla każdego. Tutaj nie musi ktoś być członkiem partii politycznej, żeby potrafił zadbać o swoje osiedle, czy o swoje sołectwo, czy o swoją gminę. Stąd uważamy, że zapraszamy wszystkich. Zapraszamy wszystkich i tych o poglądach lewicowych, i prawicowych, i centrowych.
i w ogóle takich, którzy nie chcą w ogóle się polityką zajmować, tylko na przykład chcą się zajmować skwerami czy chodnikami na swoim osiedlu. Na spotkaniu ludowcy zaprezentowali również dekalog normalności, którym już dziś mają kierować się kandydaci PSL do Rady Miasta czy Powiatu. Składa się on z 11 haseł. To zaangażowanie, normalność, szacunek, przyzwoitość, współpraca, brak kłamstw, rzetelność, mieszkańcy, komunikacja, optymizm. Podkreślamy to nie tylko dla siebie i dla ludzi, którzy z nami będą współpracować, ale też dla innych, żeby przestali wprowadzać te negatywne emocje do tak naprawdę samorządów czy do parlamentu, tylko zaczęli naprawdę i skupili się na podstawie, na byciu normalnym człowiekiem, przyzwoitym, tym, który mówi prawdę, tym, który merytorycznie, spokojnie i sumiennie działa na rzecz drugich, innych ludzi. I wydaje nam się, że to są te czasy, kiedy to są wartości na tyle poszukiwane, że ta podstawa jest ważniejsza niż inne działania. Na 9 czerwca ludowcy zapowiedzieli konwent wyborczy. Wtedy poznamy nazwisko kandydata na prezydenta Płocka oraz nazwiska kandydatów do Rady Miasta. Płock rozkopany, trwa budowa ścieżek rowerowych, drogowcy pracują również na ulicach. Rozkopana jest przemysłowa część miasta. Pogoda na szczęście dopisuje i wszystko wskazuje na to, że jeszcze kilka tygodni i koniec utrudnień w tej części miasta. Od początku roku trwają prace na Łukasiewicza. Zakres prac jest bardzo duży, obejmuje budowę kanalizacji, przebudowę nawierzchni, budowę nowych chodników, nowych dróg rowerowych, a także nowego oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z Tysiąclecia do skrzyżowania z Długą. Wraz z przebudową tego ostatniego. Przebudowa ulicy to koszt ponad 28 milionów złotych. Trwają również prace przy przebudowie Przemysłowej i Kostrogaj. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa. Prace obejmują roboty związane z przebudową ulicy Przemysłowej, Kostrogaj i wiadukt oraz przebudowę skrzyżowań wraz z niezbędną infrastrukturą. Przebudowane zostaną zjazdy, parkingi, powstanie ścieżka rowerowa. Trwają jednocześnie prace przy przebudowie kanalizacji. Całość tych prac to koszt ponad 21 milionów złotych. Ale to nie koniec. W najbliższym czasie na kierowców czekają kolejne utrudnienia, tym razem w Koblińskiego. Sądzę, że w czerwcu będziemy mieli niestety kolejne utrudnienia w ruchu, ponieważ to skrzyżowanie przynajmniej częściowo będzie musiało być zamknięte. W efekcie w ciągu najbliższych tygodni ten rozdział kanalizacji przesunie się do Alei Nowaka i później będzie trwał w Alei Nowaka, co nie będzie wiązało się z tak dużymi utrudnieniami, jeśli chodzi o ruch samochodowy, natomiast pozwoli w przyszłym roku z rozdziałem kanalizacji wejść w ulicę Tysiąclecia, która nie tylko wymaga rozdziału kanalizacji, ale także już naprawy nawierzchni, ale to dopiero rok 2019. Jest już ogłoszony przetarg i w najbliższych tygodniach powinny rozpocząć się prace. Wszystko w ramach modernizacji kanalizacji. Inwestycje realizują wodociągi. W wakacje rozpoczną się również prace na 3 maja i ulicy Pięknej. Ile kilometrów przepłynęła, kiedy zdobyła swoją pierwszą nagrodę, z jaką prędkością płynie, co jest w tym sporcie najważniejsze? Pytań do mistrzyni olimpijskiej nie brakowało i dzieciaki i rodzice byli ciekawi, co zrobić, by osiągnąć sukces. Spotkanie z mistrzynią olimpijską, jedną z najlepszych polskich pływaczek, Otylią Jędrzejczak, trwało ponad godzinę. A jak zatem zostać mistrzem? Mistrzem życia można zostać będąc sobą, on może tak, będąc sobą, czyli szanując drugiego człowieka poprzez sport, ucząc się wartości w sporcie, czyli konsekwencji, determinacji, umiejętności wyznaczenia celu, szacunku dla drugiego człowieka, zasad fair play, to daje sport i myślę, że to jest jedna z dróg do mistrzostwa życiowego. Prócz rozmowy z mistrzynią były również zajęcia praktyczne. Każdy mógł pochwalić się swoimi umiejętnościami i posłuchać rad Otyli. Sportsmenka do Płocka przyjechała na zaproszenie WOPR w ramach akcji Bezpłatna Nauka Pływania. Dotychczas z takich zajęć skorzystało ponad 100 osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Plusem przede wszystkim jest to, że te osoby, które będąc uczestnikami tego projektu, nie umiały wcześniej pływać, a teraz nabyły tą umiejętność, czym oczywiście przekłada się to, że będzie bezpieczne i m.in. spędzanie ich czasu wolnego nad akwenami wodnymi bezpieczniej, prościej i będą mogły również pomagać innym, ponieważ to nie są tylko zajęcia w zakresie nauki pływania, ale również ratownictwa wodnego, pomocy medycznej, nawet widząc osobę, która topi się bądź zachłysnęła się wodą, mogą wtedy w takich warunkach pomóc tej osobie. Zajęcia finansuje PKN Orlen, a prowadzą je ratownicy płockiego WOPR-u.